Ojejku. Ta chmura na szczęście jest za mną, ale nie wróży nic dobrego. Na szczęście idzie gdzieś tam, a ja jadę tam. Gdzie świeci słońce, więc teoretycznie jestem bezpieczny i dzisiaj jeszcze sobie pośmigam bez większego problemu. Trzystówki już za mną. Jak widzicie, nie trzymam się głównych dróg, bo i po co? Tak jest ciekawiej. Kończy mi się paliwo, przynajmniej w teorii, według wskaźnika. Według zbiornika mam tego paliwa jeszcze całkiem sporo. I póki co, naprawdę fajnie mi się jedzie. Oby tak dalej. I oby sucho. A nie, zdecydowanie idzie tam. Czyli na Warszawę. A tam się nie pojawię do poniedziałku. Nas w okolicach Krakowa, nie mogę sobie odmówić, żeby nie wpaść do Pieskowej Skały i do Ojcowskiego Parku Narodowego, czyli chyba jednej z najfajniejszych dróg, a przynajmniej najbardziej malowniczych dróg i zakrętów, które możecie znaleźć w Małopolskim, chyba że o czymś nie wiem, ale to może jeszcze podczas tego wyjazdu sprawdzę. Jak na razie machina się sprawuje bardzo fajnie i daje masę frajdy. Denerwujące są tylko te handbary, które nie są zmontowane tak jak należy. Trzeba byłoby pewnie tutaj jakiś patent zastosować, ale generalnie fajnie, naprawdę się świetnie jeździ. Spalanie niewielkie, 4-6 litra na 100 przy takiej dość dynamicznej jeździe, chociaż jeszcze delikatniej, bo motocykl się jakby co dociera. Na chwilę obecną ma 1000 km zrobione, ale póki co jestem oczarowany łatwością prowadzenia. Zresztą zobaczcie na oponę, jak nisko mój chicken stripe tak zwany, ile mi zostało. To jest jak na motocykl, którym przejechałem raptem 1500 km, wydaje mi się, że nie jest źle. Cieplutka opona. Wydaje mi się, że naprawdę nie jest źle. I nauczyć się jeździć porządnie tym motocyklem, technicznie porządnie, nie jest niczym trudnym. No. A jeszcze jest blokada taka, że to nie jest mój motocykl, więc muszę go oszczędzać i raczej nie chciałbym zaliczyć szlifa. No, tak więc tyle. Tak to szybko na Zakopiance bywa. Bez korków się nie obędzie, nawet kawałek. Ale musi być taki trochę korka. Ale takiego problemu nie ma. A fakt faktem tu nie ma czym zaryczyć, bo on jest za cichy. Warunki się już pogorszyły. Dużo mi uchwało. Ucieka mi duszka. Tu można wyrąbać lewe, jednak. Kurde, nie nosi na zakręcie, ale ta Fabia. Zobaczcie, to jest po górę wnioska. A on idzie, jak się... Patrz już coraz bliżej. Zostało mi 30 km do Zakopanego. Ale niestety te chmury są jednoznacznie mówią, że
chyba objazdówka moja nie wyjdzie. Swoim motocyklem pewnie bym zaryzykował i pojechał, ale no taką testówką wolę nie ryzykować, nie jechać w takim ostrym deszczu. No, z tego co widać, no nieprzyjemna jest ta pogoda w naszych polskich Tatrach. Tak więc alternatywną trasę zrobię, odbiję sobie na Niedzicę i w tamtych kierunkach gdzieś polecę. Bo tam wygląda dość pogodnie. No i już nie mówiąc o Krakowie i okolicach, gdzie dzisiaj jest bardzo ładnie słonecznie. A od jakichś 30-40 km widzę, że jest dość mokro na ulicy. No, ale trzeba być twardym i miętkim, jak to mówią. Lecimy do ostatniej suchej nitki w ciuchach. Czy jakoś tak. Fajny mam bryloczek. RKV. Kluczyk od Beneliego. Kojarzycie? Z RCR-a. W Romecie RCR taki sam występuje. Ale fajny bajer. I tam się podoba. Ale zimno. Przewiało mnie. 12 stopni tutaj widziałem. Gdzieś na wskaźniku było. Wyjeżdżając z Jaroszowca miałem 22 stopnie. A tutaj 12. 100 km różnicy taka. A taka różnica temperatur. Masakra, no ale cóż. Podpinkę założyłem i lecę dalej. No ale podpinkę. Dobra. Na razie mi się udaje być suchym, ale dosłownie chwilę temu tu padało. Najgorsze jest to, że trasa, którą chcę jechać, znaczy kierunek, w którym chcę jechać, to tam idą wszystkie chmury. I to jest ciekawostka. No cóż, zobaczymy. Ponownie Kamil z tej strony i Benek, witamy spod Kamiuszki Tater. No i tyle z mojej gwary. Dojechaliśmy do Zakopanego, jak widać na załączonym obrazku. Mokra trawa. Po co mi to było? Po co? Se kurde wymyśliłem miejsce do zdjęć. O kurwa mać. Thank you.
Jakbyś mógł, to będę wdzięczny, bo... chyba muszę rozpędzić w większy, bo... A bo tutaj po boczu, tam tutaj kamienie są. No właśnie tak, tak wiesz co, będę spróbował. Dzięki wielkie. Nie, uchapałem trochę? Nie, dobrze. Poradzę sobie. Dzięki. Lisa Polana, Słoweńsko. Fajny budynek. Ktoś kawy?